Anna Myćka, witam w programie Gość Dnia, a dzisiaj w naszym studio gościmy panią Sabinę Słowiak, rzecznika prasowego Tygodnia Kultury Beskidzkiej Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Przed nami wydarzenie, bardzo duże wydarzenie, bo już właśnie od 29 lipca zaczynamy świętowanie 60. jubileuszu Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Myślę, że o atrakcjach związanych właśnie z tym wydarzeniem porozmawiamy troszeczkę później, ale tak na początku chciałabym pani zapytać właśnie, czym dla pani jest ta kultura beskidzka? Bardzo takie głębokie pytanie pani zadała. Dla mnie kultura taka beskidzka, kultura góralska jest czymś bardzo ważnym, ponieważ ja od ponad 15 lat tańczę i śpiewam w zespole regionalnym Magurzanie z Łodygowic. I w tym Tygodniu Kultury Beskidzkiej uczestniczyłam przez wiele lat jako po prostu artystka. Występowałam na scenach, natomiast od kilku miesięcy mam okazję pracować po tej drugiej stronie i zobaczyć właśnie, jak wygląda organizacja tak dużego wydarzenia i jak to wszystko generalnie trzeba spiąć, żeby to wszystko, co się podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej wydarza. No i dla mnie ta kultura jest gdzieś powiedzmy, że zawsze ze mną, zawsze we mnie i właśnie przez ten zespół regionalny, w którym jestem i przez miejsce, w którym mieszkam w przepięknych Beskidach, gdzieś czuję w sobie właśnie to góralskie, powiedzmy, poczucie i to, że jestem tą góralką i tą kulturę na co dzień i przy okazji różnych świąt gdzieś staram się kultywować, zawsze prezentować właśnie w jak najlepszym stylu i w jak najlepszym po prostu też obrazie. No właśnie, bo wspomniała pani o tym pięknym miejscu, w którym pani mieszka, bo słysząc nazwy Beskidy, to pierwsze, co nam się kojarzy, to właśnie te piękne krajobrazy i ta malowniczość i faktycznie, jeżeli się tam wybieramy, to przekonujemy się, że faktycznie tak jest. Ale właśnie, Beskidy to nie tylko ten krajobraz, bo to również wieloletnia historia, to również tradycje i zwyczaje. Co przekonuje turystów, którzy właśnie tam chętnie odwiedzają te regiony? U nas w Beskidach i też w okolicy, gdzie odbywa się Tydzień Kultury Beskidzkiej, jest mnóstwo różnych atrakcji, zarówno geograficznych, ponieważ przepiękne szlaki beskidzkie zachęcają wielu turystów do odwiedzania Beskidów, jak i też właśnie historyczne, ponieważ zarówno miasto Żywiec, Bielsko-Biała, Wisła, Cieszyn, wszystkie te miejscowości bardzo mają dużo do zaoferowania turystów, a my w biurze organizacyjnym Tygodnia Kultury Beskidzkiej mamy wielką nadzieję, ale też w sumie taką pewność, że ten Tydzień Kultury Beskidzkiej, który jest przez nas organizowany, on przyciąga całe rzesze turystów, też właśnie w te miejscowości zarówno beskidzkie, jak i te miejscowości, które powiedzmy te Beskidy okalają, właśnie przez to, że można tam się zetknąć z bardzo tradycyjną tą kulturą ludową, z zwyczajami, z pieśniami, z tańcami przodków, które normalnie na co dzień nie są aż tak widoczne jak podczas tego wydarzenia. A tutaj przez 9 dni w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, w Makowie Podhalańskim, w Oświęcimiu, a także w Istebnej, Jabłonkowie i Ujsołach można spotkać te zespoły, zarówno polskie, jak i zespoły zagraniczne i na żywo zobaczyć, jak ta kultura ludowa dawniej wyglądała, jak przodkowie tańczyli, jak śpiewali, jak się ubierali, jak wyglądali, jak się zachowywali. Więc tutaj myślę, że Tydzień Kultury Beskidzkiej też jest bardzo mocnym takim akcentem, wydarzeniem, które powoduje, że tych turystów i też tych ludzi do tych Beskidów spływa w tym właśnie okresie przełomu lipca i sierpnia bardzo dużo. Wspomniałam też o tych tradycjach i zwyczajach i myślę, że nie tylko mnie, ale i naszych widzów ciekawi, jakie są te najpopularniejsze? Najpopularniejsze takie tradycje, które również obecnie są mocno widoczne, związane są oczywiście ze świętami Bożego Narodzenia czy z Wielkanocą, ponieważ tutaj bardzo mocno rodzinnie są świętowane te święta nadal i te tradycje gdzieś tam najmniej się zatarły. Więc tutaj te okresy świąteczne związane właśnie też ze świętami kościelnymi najmocniej są widoczne. No i właśnie też może przejdźmy do tych festiwali, bo w Beskidach
oczywiście nie jest organizowany tylko jeden ten festiwal, bo Beskidy słyną z tego, że organizują liczne festiwale i różne święta, no właśnie, które takie umożliwiają pielęgnowanie tej tradycji, kultury i folkloru. Jedną z tych imprez właśnie będzie ten 60. jubileusz Tygodnia Kultury Beskidzkiej. No właśnie, 60., tak. Bo 16 sierpnia, jak sobie tutaj zapisałam, 1964 roku, to wtedy wszystko się zaczęło. Dokładnie, wtedy wszystko się rozpoczęło w Wiśle. Wiśle, która od początku jest estradą Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Jak wspomniałam, w tym generalnie obecnie jest 8 miejsc, w których ten Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się. Natomiast fakt, w Wiśle to się wszystko zaczęło właśnie z takiej, z uporu i z takiego wielkiego sentymentu tamtejszych społeczników. Powstało wydarzenie w bardzo niewielkich rozmiarach. Było to tylko tak naprawdę przegląd zespołów regionalnych z okolicy Wisły, z ówczesnego powiatu cieszyńskiego. Były tam zespoły właśnie z Wisły, z Jaworzynki, z Koniakowa, z Goleszowa, z Cieszyna, z Istebnej i plus jeszcze właśnie goście z okolic. Natomiast tak naprawdę cały ten pierwszy Tydzień Kultury Beskidzkiej, to znaczy on też wówczas tak się nie nazywał, przypominał powiedzmy jeden z koncertów, które dzisiaj odbywają się na każdej głównej estradzie, bo co wieczór w amfiteatrach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim czy w Oświęcimiu można te zespoły polskie, zagraniczne podziwiać przez kilka godzin na koncercie, ale też na przykład spotkać się z nimi, czy na koncercie kapel na rynku, czy na przykład na Korowodzie. Tych po prostu możliwości zetknięcia z tymi artystami jest dużo. Natomiast ten pierwszy Tydzień Kultury Beskidzkiej przypominał taki jeden, jedyny dzień na którejś z tych estrad. A teraz właśnie rozrosło się to do takich gigantycznych rozmiarów, właśnie przez to, że ludzie, którzy są zaangażowani w ten Tydzień Kultury Beskidzkiej i przez lata byli zaangażowani w ogóle właśnie w tworzenie tego wydarzenia, z wielkim sercem podchodzili zawsze do tego, co robią. I do tego, że właśnie to wszystko gdzieś skupione jest wokół tradycji, wokół tego, co nas buduje gdzieś, co jest naszymi korzeniami. I z tego zapału, z tego serca, z tego zamiłowania ten Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywa się po raz 60. No i podejrzewam, że będzie się jeszcze odbywał przez wiele, wiele następnych lat. No i właśnie mamy ten rok i te 9 dni fantastycznej zabawy zarówno polskiego, jak i właśnie zagranicznego folkloru, bo myślę, że warto wspomnieć, że ta impreza ma taki wydźwięk międzynarodowy. Tak właśnie, podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej zaprezentuje się około 4000 wykonawców. Na to składają się właśnie członkowie 77 polskich zespołów plus kilkunastu zespołów zagranicznych. No i tutaj wśród zespołów polskich będziemy mieć oczywiście górali, ale nie tylko górali żywieckich czy górali śląskich, którzy w Beskidach mieszkają, czy górali babiogórskich. Natomiast będą też górale podhalańscy, górale ochotniccy, będą przedstawiciele Lachów, będzie bardzo dużo tych grup właśnie góralskich, ale też będą grupy z całej Polski. Więc nawet jeżeli ktoś odwiedzi Tydzień Kultury Beskidzkiej z innego województwa, to bardzo możliwe, że spotka właśnie tam swoich reprezentantów, zespół, który reprezentuje folklor tamtego regionu, bo prawie z każdego województwa w kraju przyjeżdża do nas jakiś zespół. Natomiast jeśli chodzi o zespoły zagraniczne, to tutaj będziemy mieć gości zarówno ze Słowacji czy z Czech, ale też z takich krajów powiedzmy bardziej oddalonych, jak Węgry, Rumunia, Albania, Bośnia i Hercegowina. Będą też goście z Serbii, czy z takich krajów można powiedzieć bardziej egzotycznych, oddalonych, jak Turcja, Palestyna, Meksyk, a nawet Chile. Więc będzie bardzo widowiskowo i atrakcyjnie podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Natomiast no właśnie całe to spektrum będzie bardzo, bardzo kolorowe i bardzo, myślę, że dla każdego atrakcyjne, bo każdy w tym repertuarze może właśnie odnajdzie coś, co jemu się tak serdecznie spodoba. Dzięki temu, że właśnie ta impreza ma taki, jak wspomniałam, wydźwięk międzynarodowy, no to może usłyszeć o Beskidach cały świat. Dokładnie, ale też właśnie te zespoły, które prezentują się na Tygodniu Kultury Beskidzkiej od wielu lat
robią to na bardzo wysokim poziomie, bo to też nie chodzi o to, żeby po prostu prezentował się każdy i żeby to było dowolne, bo zależy właśnie organizatorom na tym, żeby te prezentacje były wierne tradycji. Dlatego większość tych zespołów bierze udział jednocześnie w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej w dwóch bardzo prestiżowych konkursach, czyli albo w 54. Festiwalu Folkloru Górali Polskich, to tutaj w tym biorą udział górale właśnie polscy, te grupy polskich górali, które zjeżdżają na Festiwal na Tydzień Kultury Beskidzkiej, jak i 32. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. W tym konkursie biorą udział zespoły zagraniczne, te, które przyjeżdżają z zagranicy, ale też zawsze kilka zespołów polskich. W tym roku też 3 zespoły polskie biorą udział w tym konkursie. I tutaj zarówno w tym, jak i w tym konkursie bardzo właśnie wyselekcjonowane jury złożone z etnografów, z etnomuzykologów, z choreografów, z tak naprawdę specjalistów w tych dziedzinach etnograficznych ocenia te zespoły i po prostu daje im też później różne wskazówki, uwagi. Zespoły są nagradzane, wyróżniane i to od wielu, wielu lat właśnie kierunkuje te zespoły na taką drogę właśnie tradycji, powiedziałabym. Dobrą czy złą, tego nie chcę powiedzieć, natomiast na drogę tradycji i tej wierności tym korzeniom, tym jak tak naprawdę ten folklor dawniej wyglądał, jakie te tradycje były. To, żeby te zespoły prezentowały teraz się właśnie w takiej pełnej okazałości, w pełnej krasie. Program mamy bardzo obszerny, no ale tak możemy coś wspomnieć, na co warto wybrać się? Ja powiedziałabym, że na wszystko. I sama chętnie też wybrałabym się na wszystkie wydarzenia, choć to jest niemożliwe, ponieważ w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu od 29 lipca do 6 sierpnia wydarzenia odbywają się codziennie, więc nie da się być w tych wszystkich miejscach jednocześnie. Natomiast oczywiście będą to koncerty wieczorne na tych wszystkich estradach, które wymieniłam i koncerty też kapel w Wiśle, Szczyrku i Żywcu. Warto wybrać się na Korowody, ponieważ tam dużo zespołów, więcej niż podczas jednego koncertu, prezentuje się, przechodzi ulicami miasta, zarówno będą to zespoły zagraniczne, jak i zespoły polskie i tam po prostu w takiej bardzo radosnej atmosferze można te zespoły spotkać, zobaczyć, można nawet z nimi porobić sobie jakieś zdjęcia, więc to jest bardzo widowiskowe i takie radosne wydarzenie. Te Korowody odbywać się będą w Wiśle, odbywać się będą w Szczyrku, w Żywcu, ale także w Jabłonkowie i Stebnej, więc tam serdecznie też zapraszam. Poza tym właśnie w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbywają się 3 imprezy stowarzyszone z Tygodniem Kultury, czyli Wawrzyńcowe Chudy w Ujsołach i to odbędzie się po raz już 45. To wydarzenie. Tam wielką atrakcją będzie zapalenie właśnie chudy. Chudy, czyli takiego powiedzmy wielkiego stosu, nawet kilkunastometrowego albo kilkudziesięciometrowego, ułożonego z patyków i ze schrustu i drewna. I to jest wszystko właśnie zapalane na cześć właśnie z okazji świętego Wawrzyńca. I to jest taka tradycja właśnie w Ujsołach kultywowana, która aktualnie odbywa się właśnie jako impreza stowarzyszona z Tygodniem Kultury Beskidzkiej i jest bardzo widowiskowa, ale też odbędzie się właśnie 28. piknik Festyn Istebniański w Istebnej. Tam również właśnie w takiej piknikowej atmosferze będzie można spotkać się z zespołami, ale też w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej 3. stowarzyszoną imprezą jest 76. już Gorolskie Święto w Jabłonkowie na Zaolziu, więc też również i właśnie mieszkańców Zaolzia, mieszkańców Czech, ale też nawet mieszkańców powiedzmy tutaj tego polskiego obszaru, natomiast może podróżujących po tamtych gdzieś terenach zapraszamy na to święto, wielkie świętowanie również tam. No i to są te wydarzenia, a poza tym myślę takim bardzo ciekawym też akcentem będzie koncert 30 lipca w Wiśle, koncert zespołu Trybunie Tutki i Twinkle Brothers, czyli kultowego zespołu reggae z Jamajki, z tym połączeniem właśnie z kapelą Trybunie Tutki. Czy na przykład koncert folkowy Klimaty w Oświęcimiu, który odbędzie się znowu już pod koniec Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Więc zarówno dla wielbicieli tradycji, jak i też tego folku, tego bardziej nowoczesnego podejścia, coś się znajdzie na Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Bo też właśnie festiwal nie tylko muzyką stoi, a czy będzie można spróbować regionalnego jadła? Oczywiście, to co pani powiedziała, czyli te degustacje jadła regionalnego, to jest tak naprawdę jedna z takich imprez, powiedzmy, z takich wydarzeń towarzyszących festiwalowi, ponieważ każda z estrad przygotowuje, poza tym, że właśnie odbywają się tam koncerty i tak dalej, przygotowuje różne atrakcje takie
takie towarzyszące z różnych, powiedzmy, dziedzin. I zarówno będzie to degustacja jadła regionalnego, jak i pojawią się kiermasze sztuki ludowej, czy animacje takie dla najmłodszych, więc jeżeli ktoś chciałby z dzieciakami przyjść, to również serdecznie zapraszamy. Czy warsztaty, wystawy, pokazy różnego rodzaju. Będzie można się właśnie zarówno na Tygodniu Kultury Beskidzkiej czegoś nauczyć, jak i pokosztować, spróbować, czy właśnie kupić sobie taką pamiątkę, taką iście regionalną, taką wartościową, ponieważ wszystkie dzieła twórców ludowych są niejako unikatowe, nie są właśnie fabrycznie wykonywane, tylko ręcznie przez nich i taka pamiątka z Beskidów jest, myślę, no niesamowicie wartościowa. No niestety musimy już kończyć. Myślę, że ten właśnie festiwal nie jest jedynym przejawem tej jakże dużej kultury Beskidów, bo myślę, że codzienna działalność również wielu zaangażowanych ludzi w to też tworzy tą kulturę i sprawia właśnie, że Beskidy są tak postrzegane. Może Pani na koniec jeszcze zaprosi właśnie wszystkich na ten tydzień, na Tydzień Kultury? Serdecznie zapraszam na 60. Tydzień Kultury Beskidzkiej, który odbędzie się w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, a także Ujsołach, Jabłonkowie i Stebnej już od 29 lipca do 6 sierpnia. Zapraszamy w Beskidy i okolice. Dziękuję pięknie za rozmowę, a teraz dla naszych widzów jeszcze niespodzianka, bo w naszym studio wystąpi tradycyjna kapela Dudy Skrzypce w składzie Wiktoria Adamczyk i Jakub Lach. Zapraszamy do wysłuchania.